Zaraz, zaraz. Musimy porozmawiać. Proszę stąd odejść, bo wezmę policję. Zapłać nam, bo jak nie, to powybijamy ci wszystkie szyby w tym zasranym hotelu. Rafał, daj mi święty spokój. Ja sobie przestańcie się kłócić. A co tam się dzieje? Dostaliście wystarczająco dużo. Mało, mało. Chcemy więcej. Widzi pani te kamery monitoringu? Rzuci pani kamieniem, spotkamy się w sądzie. Nie będziesz gnoił mojej matki sądami, strasznie. Ej! Zostaw go! Zostaw na policję! Chodź, Komarku, no. Ej! Rafał! Jezu, zostaw ich! Jeszcze tu wrócę. I załatw sobie lepszą ochronę, a nie takie muszki. Odejdź stąd! I kołuj kasę. Witek, chodź, mamusiu, nie idziemy. Jest. Witek, hej! Masz tych swoich uczciwych lokatorów. Wiem, przepraszam. Witek, chodź, bo to też trzeba... Też broniłaś. Chodź, daj ci pomogę, daj rękę. Przepraszam. Rafał, nic ci nie jest? Chyba mam wszystkie zęby. Chodźcie, bo to trzeba przemyć. Witek, no przepraszam cię. No, Rafał, siadaj też. Przynieś mi apteczkę. Tu jest. O, super. No, proszę. Dobra, i wracaj na recepcję, bo tam nikogo nie ma i zadzwoń na policję. Daj, okay. No przecież poradzę sobie. Witek, daj, no przecież krew ci leci, no, ja to no, zrobię. No to leci, no to poleci i przestanie. Witek, no przepraszam cię, no, ja nie chciałam. No tak... mówiłem ci, no przecież wiem, co to są za ludzie, no. Musisz się upierać. No przepraszam, a ile ona chciała od ciebie? 50 tysięcy. Powiedziała, że w przeciwnym razie się nie wyprowadzi. Cholera! I zawsze to jest to samo. No przepraszam, no głupio mi, wiem, że ci powinnam od razu wierzyć. Przepraszam. Znaczy, mi też nic nie jest, spoko. A, na pewno? No właśnie, Rafał, wszystko okej? Okay? Tak, no, koleś wrześniał tyle parę, żeby lekko mi przywalił. Idę się przemyć do toalet. Dobra, przepraszam cię. Wiesz, no dobrze, ja nie chciałam. No dobrze. Przepraszam.